dzisiaj jest bardziej optymalna ścieżka w pierwszych biegach przy krawężniku, więc tam, gdzie optymalna ścieżka, tam trzeba obierać tą ścieżkę, by zwyciężać w wyścigach i gonić, jak się przegra start. Można pojechać, myślę, na dwa różne sposoby, ale korzystne są te kolejki, jest tam ciut rozsypany tor, więc one wyciągają i warto w nie wjeżdżać. Patrzymy na bieżąco, co się dzieje, ale myślę, że ja jako ja muszę lepiej pojechać, niż tam dostrajać sprzęt. Te kolejne były bardziej na wyjściu z łuku, więc po paru biegach każdy już gdzieś tam mniej więcej wiedział o tym, czego można się spodziewać i gdzieś na to uważał. Na pewno przy tak zaciętym meczu nie ułatwiają takie kolejne, ale na szczęście, tak jak mówię, były gdzieś tam na wyjściu z łuku, więc o tyle dobrze. Ten tor był dosyć suchy i ta nawierzchnia jest dużo takiego piasku, który usypywał dosyć taki duży rant, więc czy był niebezpieczny? Jeździłem na pewno na bardziej niebezpiecznych torach.